W leczeniu schorzeń kręgosłupa niezwykle istotna jest współpraca między specjalistami różnych specjalności. Już na etapie diagnozy istotna jest współpraca lekarza prowadzącego z radiologiem wykonującym badanie. Pacjentem generalnie zajmuje się ortopeda lub neurochirurg poświęcający się głównie leczeniu kręgosłupa. W swoim zespole powinien mieć specjalistów i innych specjalności, takich jak reumatolog, neurolog, ale również fizjoterapeuta czy lekarze innych specjalności. Niezwykle istotna podczas leczenia zachowawczego jest współpraca z fizjoterapeutą. U wielu pacjentów jesteśmy w stanie zapobiec leczeniu operacyjnemu poprzez prawidłową fizjoterapię. Na etapie leczenia operacyjnego bardzo ważna jest współpraca z personelem na bloku operacyjnym oraz z pielęgniarkami na oddziale szpitalnym. Musimy również pamiętać o współpracy ze specjalistami dopasowującymi gorsety, jak również specjalistami w dziedzinie produkcji implantów. Praca w dużym zespole, możliwość wymiany uwag ze współpracownikami, stały kontakt z nimi prowadzą do poprawy wyników, do lepszej rozpoznawalności prawdziwej przyczyny dolegliwości, jak również pozwalają nam na optymalizację leczenia w przyszłości.